słuchajcie, jest godzina 23 w ogóle. Yo bro, how you doing? Teraz nagrywam, kończę, ale zaczynam. Robię wstęp do tego filmu i opuszczam siłownię. Powiem wam, że dzisiaj jest dzień, w którym uderzę, zaraz zobaczycie swoje największe maksy, jakie do tej pory w ogóle nie pomyślałbym nawet, że coś takiego ludzka istota jest w stanie. Nie no, żartuję, dobra, ale wiecie, poszło dobrze. Jestem bardzo zadowolony, więc za chwilę będziecie to wszystko oglądać. Postanowiłem, że będziemy robić sobie testy, 4 ćwiczenia. Chodzę, mam taką sztywną szyję, bo jestem kontuzjowany troszeczkę, ale to się później dowiecie, o co chodzi. Podciąganie, wyciskanie na maksa, biceps i OHP, wyciskanie na barki. Oglądajcie, a ja idę leczyć kark. Nie ma co marnować czasu, zaczynamy od podciągania. Teraz będę, pierwsza rzecz, którą będę dzisiaj robił, to jest podciąganie na chwytem. Jeżeli chcecie więcej, żebym przetestował więcej ćwiczeń, to napiszcie w komentarzu i zostawcie łapę do góry. 10 tysięcy łap do góry i będziemy robić jakieś tam, nie wiem, pewnie chcielibyście, żebym nogi zrobił, bo wiadomo, nie, że tutaj odbiegają te nogi, a ja tutaj potrzebuję trochę motywacji, więc jeżeli się dogadamy, to zrobimy maksy na nogi i na martwy. W każdym razie zacznijmy od czegoś, w czym nie jestem aż taki słaby. Tam nie będę się modlił, oby moje Pegazy plus 10 do podciągania, plus 10 powtórzeń. Białe buty to są Pegazy, ponieważ są białe jak chmurka, leciutkie i unoszą cię do góry. Więc dzisiaj mam nadzieję, że mi pomogą moje białe AJ-ki. Źle złapałem. Dobra, 25, nie wiem, czy to się jeszcze liczy, ale jedno posiedzenie. Ale mam chwyt! Niewiarygodne, mam 102 kg. Ostatnie powtórzenie to nie kopałem aż tak mocno, bardziej chodzi o przypięcie. W każdym razie wiadomo, nogi odeszły od prostego, to jakby nie podlega wątpliwości. Weszło 31 powtórzeń, jeżeli dobrze liczyłem, mam nadzieję, nie? Że dobrze liczyłem. Mam 102 kg, jestem mega zadowolony. No, naprawdę, mam 100, ale mega, co? Zmieniłem już butki, czarna skóra, black power, if you know what I mean, możecie sobie zagrać słowami, ale mówię wam, te buty dodają wam czarnej siły, black power. Także lecimy 140 kg, no zobaczymy czy da rad. Nie wyszło. Co jest? Trzeba dobrze potrzeć, jeszcze jedno podejście. Te buty miały mocy dodawać. Dobra. Lepiej, potarcie pomogło, więc myślę, że mogę jeszcze się przymierzyć do zwiększenia tego ciężaru. To było 160, więc lecimy 170. Thank you.
mówię, Black Power w butach, Black Power w butach. Możemy iść na OHP. Co się dzieje, ogólnie? Ale beka, sam jesteś zdziwiony, stary, co? 180. Dziękuję bardzo, dziękuję. Thank you very much, thank you. Więc zostaw wszystko, bo cały internet musi się dowiedzieć. Ile wyciskam na klaty? Takie, 180. Teraz podjeżdżamy pod OHP, ćwiczenie trzecie, które sobie wybrałem. Tak ja wybrałem dzisiaj. Jak chcecie więcej, to piszcie w komentarzach i wiecie. Zaczynamy 80 kg. Ale dobra, przygięło mnie, aż wygięło mnie, stary. No, puściłem brzuch. Puściłem brzuch, trzeba się pilnować, bo czułem tutaj kraksę, akcydent. Ale wiecie dlaczego? No to chyba dlatego, że znowu butów nie założyłem, stary. Czekaj. Do konkurencji OHP będziemy wykorzystywać nasze czerwone mokasyny, które dodają, z tego co słyszałem, dodają siły przy wyciskaniu na barki. Jak chcecie zbudować silne barki, to czerwone mokasyny polecam bardzo serdecznie. Umarłem. Po wyciskaniu na klacie czuję, że minimalnie podniosła mi się dupa i w tamtym momencie oparłem wszystko na szyi, te 180 kg, więc czuję, że naciągnąłem sobie bardzo mocno mięśnie czworobocznego. Dobra, stówka nie pękła. Ale to jak chcę zwrot za te czerwone buty, bo ja już kupiłem. Nie, no czekaj, muszę to pierdolę. Stary, nie wierzę, muszę to walnąć. Jak to szyja mnie boli. Było machnięcie, bujnąłem się ciałem, przyznaję, bujnąłem się ciałem, ale jest jak jest, chciałem po prostu wycisnąć tą stówę. Myślę, że 90 by weszło na czysto. Tutaj lekko się bujnąłem, ale nie ugiąłem kolan, to było bardziej takie z ciała troszkę wyrzuciłem. Ostatnia część na dzisiaj, biceps. Bez zabawy, 70 kg. Pierwsza rzecz, spróbuję bez zarzucania ciałem, ale dopuszczam lekkie odchylenie się do tyłu, nie? 70 kg, 3, 4. Dobra, czyli szkarłatne pompuski zdały swój egzamin, dodają siły na wyciskanie, na podnoszenie, na uginanie ramion. Także z tego co słyszałem, te legendy są prawdziwe. Cztery kolory, mega. 70, 80 kg. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Ja się już tylko bawię, jestem bardzo zadowolony z wyniku na klatę. Boli mnie szyja, także ledwo podnoszę teraz głowę do góry. Szczerze, naprawdę coś się naciągnąłem. Więc już się tym bawię, chcę zobaczyć. Nie jestem aż tak zdeterminowany, bo wszystko najważniejsze zostało już wykonane. O kurde, to jest stary ciężkie, nie? O stary, nie, to podrzucam. Uwaga, tylko z podrzutem. Bez podrzutu bym nie dał rady, nie ma co. Jest 80, ale mocny podrzut był. Myślę, że nawet nie będę sprawdzał 75 na dzisiaj, ale beka, jestem naprawdę, aż nie mogę się wysłowić,
ale naprawdę jestem bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi o buty, to wiecie, no wjeżdżały tak dla humoru po prostu. Chodzi o to, że na sklepie pojawiły się nowe buty. Myślę, że bardzo stylowe, ale nie tylko. Do różnych stylizacji eleganckich. Mniejsza, no nie będę gadał. Jeżeli chcecie, to ipa.pl wbijacie na sklep i kupujecie. A tymczasem idę się przebrać. I jeżeli chcecie kolejne maksy, jeżeli chcecie więcej, no to nie wiem, nie wiem, czy chcę te nogi robić. Musicie mnie zachęcić do tego i wiecie, jak to zrobić, nie? Także udostępniajcie i lajkujcie. Ale jestem zadowolony, jestem naprawdę zadowolony. Nie wiem, czy kiedyś to wszystko pobiję, bo jestem w takim szczytowym okresie i idę się pochwalić mamie w ogóle. Co się dzieje, kurwa? Yo, bro, how you doing? Jak masz siłę wycisnąć 180, to masz siłę odnieść ciężary na miejsce. Ale normalnie będę się tym chełpił przez... do końca życia będę się tym chełpił. Wiem, że dla niektórych to się może wydawać smutne, że ja się cieszę, że wywaliłem na klatę 180. Mógłbym się cieszyć z tego, że zarobię milion, ale wszystko w swoim czasie. Na razie 180 na klatę.